Czy ETF na Ethereum zostanie w dniu dzisiejszym zatwierdzonym? Od tego zniusu sobie zaczniemy, ponieważ w dniu dzisiejszym mamy ostateczne ogłoszenie, czy... ETF na Ethereum, VanEck zostanie ogłoszony. Dzisiaj o godzinie porannej wrzucę ankietę na kanał na Telegramie i część z Was widzimy sobie tutaj wyniki tej ankiety. Pokazało, że mimo wszystko większość głosów była negatywnych, że dzisiejszy ETF nie zostanie zatwierdzony na Ethereum. Także rzucimy sobie okiem na Ethereum, rzucimy sobie okiem na Bitcoina. Pokażę Wam jeszcze jeden ciekawy produkt, który namierzyłem podczas e, przeszukiwania rynku i w skrócie sobie porozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Także moi drodzy zaczynamy, nie przedłużając pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, sobą czy. Aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami, a tymczasem przechodzimy do newsu związanego z Ethereum, ponieważ uwaga w dniu dzisiejszym, czyli 20. 3 maja mamy dostać informację dotyczącą tego, czy ETF na wan zostanie potwierdzony. Także dzisiejszy świat, krypto generalnie rzecz biorąc, jest pełny newsów dotyczących Ethereum. Wszyscy czekają na decyzję. Ponieważ jeżeli ona zostanie zaakceptowana, będzie to dobry znak. Jeżeli zostanie ona odrzucona, możemy spodziewać się odpóźnionej reakcji w czasie i możemy poczekać na kolejne realizacje, akceptacji, wniosków, które mogą mieć miejsce np. we wrześniu lub październiku. Także musimy czekać, będziemy informowali Was wszystkich tutaj na bieżąco. Natomiast do czego zmierzam? Jest informacja, że w teorii Ethereum może zobaczyć 60% wzrost po zaakceptowaniu ETF-a. Oczywiście tutaj wszyscy badają, co się wydarzyło z Bitcoinem, kiedy Bitcoin został zaakceptowany z 42 tysięcy, wzrosliśmy nagle na 73 tysiące dolarów. Natomiast ich sprawa wygląda trochę inaczej w Bitcoinie oraz Ethereum, ponieważ na Bitcoinie mamy ograniczoną stałą ilość Bitcoinów, w Ethereum tego nie mamy, więc moim zdaniem porównywanie ETF-u na Bitcoinie oraz do Ethereum jest zupełnie bez sensu. Natomiast dajcie znać w komentarzu, co wy o tym oczywiście uważacie. Natomiast jest tutaj jeden ciekawy wykres, który chciałem Wam pokazać, mianowicie chodzi o to, że w ubiegłym tygodniu. Mamy rekordową ilość hodlerów Ethereum oraz widzimy, że hodlerzy kupili 100 tysięcy eterów na rynku spot we wtorek. Jest to najwyższa wartość dzienna od września 2023 roku. I tutaj widzimy to na tym wykresie. Ten wykres wrzucałem również w dniu dzisiejszym na kanale na telegramie o, o, o tutaj. I teraz jeszcze jedna ciekawa zależność. Spójrzmy sobie jaki wyglądał e, open interest. Open interest w tym dniu wyniósł 14 miliardów dolarów i był to 60 Procent całego open interestu na bitcoinie. Także widzimy, że teraz oczy są wszystkie dookoła Ethereum. Rzućmy sobie okiem, moi drodzy, na Ethereum, zanim przejdziemy do bitcoina, ponieważ tak naprawdę zakładam, że każdy z Was w tym momencie oczekuje odpowiedzi na to, co się wydarzy z Ethereum. I w tym momencie, patrząc z punktu widzenia analizy technicznej, ja bym tutaj oczekiwał się od reagowania w dół, ponieważ ten duży pump mieliśmy tutaj w tym momencie 30% pumpu spowodowany przed ogłoszeniem etf owym więc więc może to być rajd. I mieliśmy tutaj ostatnie odreagowanie na poziomie 3953 dolary. Pytanie: kiedy przekroczymy 4000 dolarów, to będzie mega bullish znak. Natomiast może to mieć miejsce tak naprawdę teraz, jeżeli dzisiejszy news, niezależnie od dzisiejszego newsu, czy będziemy mieli potwierdzenie, czy też nie, możemy mieć krótkoterminową. Tutaj fluktuacje na rynku, więc możemy przebić 4000 4, 4 dolarów, cofnąć się w dół i atakować niższe poziomy. Natomiast patrząc z punktu widzenia technicznego, tutaj mamy ogromną nierównowagę, mamy ogromny imbalans. Tutaj mamy gigantyczny strefę demand do zrealizowania w obszarach 3700 dolarów. Także tutaj rozmawiamy o potencjalnej korekcie rzędu 20% na wypadek, gdyby wniosek na ETF zostały jednak odrzucone, więc. Ja, w tym momencie, szczerze powiedziawszy, patrząc na to, co się działo na Bitcoinie, długoterminowo jest to tak, jest to dobry znak. Także, jeżeli ktoś z Was akumulował Ethereum, tak jak robiliśmy to wspólnie na społeczności VIP przez całe ostatnie pół roku, mamy w tym momencie pup rzędu 30% przez ostatnie kilka dni. Także gratuluję dla każdego, kto Ethereum sobie trzymał długoterminowo w portfelu. A widziałem, że na Telegramie wrzucaliście również informację, że niektórzy mają 70% swojego portfela w Ethereum, także gratulacje. Więc w tym momencie Krótkoterminowo ja tutaj nie, nie spodziewam się żadnych tradeów, ponieważ możemy mieć tak naprawdę bardzo dużą zmienność rynku oraz manipulację. Także będę obserwował tutaj z chłodną głową, co się będzie działo. Natomiast kolejnymi ważnymi rzeczami będzie oczywiście to, co się dzieje na Bitcoinie, ponieważ widzimy, że Bitcoin, uwaga, moi drodzy, w tym momencie zaliczył odreagowanie od ostatnich poziomów, które wam pokazywałem w poprzednim materiale. Mieliśmy dwugodzinny demand, retest naszego trendu wzrostowego, i widzimy, że Bitcoin od tego momentu spadł 5%. Także wszystko zostało zrealizowane zgodnie z planem, i teraz tak naprawdę możemy doszukiwać się potencjalnych pozycji longowych. Jedną z nich będzie tutaj ten oto obszar. Moim zdaniem, na wykresie jest to 67 267 300 dolarów. Widzimy, że tutaj również mieliśmy dość duży drop w cenie. Mieliśmy tutaj dość impulsywny spadek w tym oto obszarze, wytwarzając jednocześnie tutaj również imbalans w tym oto obszarze, pozostawiając strefę supply na tym oto poziomie. Więc krótkoterminowo jesteśmy w tym momencie na time frame jednogodzinowym w trendzie spadkowym. Więc jednogodzinowo miałoby sens poszukiwanie tutaj pozycji shortowej, natomiast na wyższych timeframe'ach, moi drodzy, jesteśmy cały czas w uptrendzie, więc. Generalnie rzecz biorąc, patrząc z perspektywy wyższego timeframe'u, pozycji długoterminowych, jesteśmy cały czas w uptrendzie, więc to może być kolejne wytworzenie kolejnego higher low na strukturze na Bitcoinie. Także tak to wygląda. Ja tutaj będę obserwował oczywiście te dwa scenariusze i będę aktualizował was oczywiście na kanale na Telegramie, na którym w dniu dzisiejszym również zrobiłem ankietę, ponieważ dzisiaj o godzinie 20 zrobimy sobie pierwszy odcinek w nowym formacie. Będzie to CryptoPod, będą to regularne serie z osobami ze świata ta krypto, gdzie będziemy mogli również wspólnie się dowiadywać różnych informacji, będzie to w formie luźnego czatu, przeanalizujemy sobie wspólnie rynek, porozmawiamy o tym, co się dzieje. Będzie to w dniu dzisiejszym w języku angielskim. Także dla osób, dla których to nie jest problem, zapraszam Was gorąco. Natomiast dla osób, które, dla których może być to problem, w dniu dzisiejszym zostanie zaaplądowana przetłumaczona wersja na język. Polski, więc spokojnie, nie musicie się o to martwić. I w tym momencie chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą ostatnio znalazłem, jest ona powiązana z giełdą Bybit. Słuchajcie, zanim przejdziemy do głównego wątku, który chciałem Wam pokazać, w dniu dzisiejszym rozpoczęła się na Bybicie promka, w której jest 100 tysięcy pula gwarantowana nagród, także link do oczywiście, do tego zostawię Wam w opisie. Proste zadania, można wygrać m.in. ticket na F1 z hotelem oraz z przelotem Bitcoin, Ethereum, USDT oraz konto fundowane 50 tysięcy dolarów na Bybicie, dokładnie. Nie przesadzisz się, tutaj są wszystkie wymagania, które trzeba zrobić. Także link oczywiście zostawię Wam w opisie. A tymczasem, moi drodzy, przechodzimy do. Jednego z nowych produktów, który na BYBICie ma miejsce i nie wiedziałem, żeby ktokolwiek jeszcze o nim mówił, jest to BYBIT Structure Products. Czym jest BYBIT Structure Product? BYBIT Structure Products jest to produkt, który jest trochę połączony. Polega on na tym, że możemy wspólnie na podstawie różnych parametrów, które sobie zaraz tutaj omówimy, zarabiać na podstawie. Yy, Zysków z rynku derywatyw, i nie jest to zwykły rynek futures. Zaraz nam dokładnie pokażę, o co tutaj chodzi. Mamy kilka parametrów: mamy dual assets, double win, discount buy oraz smart leverage. I teraz w skrócie mówiąc, o co tutaj chodzi. To to stworzony produkt na podstawie tego, aby dla osób, które nie mają wystarczająco dużych fundamentów w zrozumieniu dynamiki rynku, tego jak się rynek porusza, zrobić to w naprawdę prosty sposób na podstawie kilku kliknięć. W zależności od aktualnego trendu rynku oraz yy, Apetytu, waszego ryzyka, możecie sobie wybrać odpowiedni produkt, z którego będziecie mogli zrobić naprawdę tutaj fajne USDT. Mamy tutaj na przykład opcję Smart Leverage, gdzie widzimy, że możemy użyć maksymalnie dźwigni do 200X bez likwidacji przed zakończeniem danego tutaj produktu i widzimy, że mamy bez opłat, bez likwidacji oraz Elastyczną, tutaj, reakcję oraz zbieranie tych oto tutaj produktów. I teraz o co tutaj chodzi? Mamy dwa scenariusze: mamy profit scenario oraz los scenario. Bardzo ciekawym tutaj rozwiązaniem jest oczywiście to, że mamy zerową, mam. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest tutaj to, że mamy Zero Risk of Liquidation, czyli mamy zerową szansę na likwidację. Co jest bardzo ciekawe, ponieważ większość z nas oczywiście zna ból, w którym dostajemy likwidację na naszej pozycji futuresowej. I spójrzcie sami, mamy tutaj prostą kalkulację, Bybit, Smart Leverage, i zakładamy w tym momencie, że. Uważamy aktualnie, że Ethereum pójdzie w górę i chce zainwestować 100 USDT. Tak? Automatycznie pokazuje nam dźwignię 200X, break-even price, czyli nasza cena, w której wyjdziemy na zero oraz expiration date, czyli data, w której ten kontrakt zostanie zamknięty. Ponieważ tak jak powiedziałem, są to kontrakty o terminowe. Czyli w tym momencie wybierzemy sobie na przykład, że za jeden dzień, jeżeli na tej dźwigni cena Ethereum pójdzie w górę, tutaj mamy automatyczną kalkulację i widzimy, że w tym momencie PNL na... Wygaśnięciu pokaże nam się minus 4,20, natomiast w tym momencie, jeżeli settlement price, settlement price, czyli Cena aktywa na zamknięciu, czyli jutro o godzinie 8 rano, będzie wynosiła na przykład 4300 dolarów. Widzimy, że tutaj nam pokazuje się aktualny profit, który możemy zrobić, czyli jest to nieco prostsze od rynku derywatyw, ponieważ jedyne co wystarczy, to musimy zrobić założenie, czy stwierdzimy, że cena Ethereum danego coina, który jest tutaj dostępny, na przykład Ethereum, BNB oraz Solana, pójdzie w górę lub w dół, jaką kwotę chcemy zainwestować i wybieramy, jaki będzie orientacyjny settlement price, czyli cena. Końcowa podczas wygaśnięcia naszego kontraktu, i tutaj widzimy, tych kontraktów jest naprawdę sporo. Także to jest kontrakt Smart Leverage. Porozmawiamy sobie jeszcze o jednym. Kolejnym ciekawym tutaj produktem jest Dual Asset. Coś podobnego było już na bajbicie, natomiast w tym momencie jest to usprawnione i możemy zarabiać podczas czekania na zakup lub sprzedaż, ponieważ każdy z Was ma często problemy z tym, żeby w odpowiednim momencie dokonać zakupu lub sprzedaży. Wysokie APR, czyli wysoki yield, który dostaniemy, i jest to produkt przeznaczony na wszystkie kondycje rynku, które są. Obecnie dostępnej. Teraz mamy dwa typy produktu pod Dual Asset: Buy Low oraz Sell High, czyli prosta sprawa, ale jednak czasem nie do końca. I teraz o co chodzi? Mamy opcję pierwszą: Buy Low oraz Sell High. I teraz przeglądnijmy sobie, o co tutaj dokładnie chodzi. Spójrzmy sami, dlaczego Dual Asset? Aktualna cena Bitcoina wynosi np. 22 000 dolarów. Chcemy kupić za 20 tysięcy dolarów, czyli w tym momencie wybieramy sobie Buy Low. Alternatywnie, cena aktualna 22 000 dolarów i chcemy kupić drożej, sprzedać, shortować lub sprzedać na wyższym poziomie na 25 tysiącach dolarów. I teraz załóżmy, że jesteśmy w bull czyli w aktualnym kondycji rynku i chcemy kupić na niższym poziomie niż cena się aktualnie znajduje. I teraz co się tutaj dzieje? Na normalnym tradzie dostalibyśmy Price below na przykład tylko jednego bitcoina, natomiast na dual asset dostajemy jeden bitcoin dodatkowo 0,01 bitcoina APR i to jest właśnie ten yield, który my dostajemy w ramach tego czekania na wejście w odpowiednią pozycję. Alternatywnie, kiedy zrobimy sobie sell high, nasza cena jest powyżej, dostaniemy w tym momencie na dual asset sprzedamy za 25 tysięcy dolarów tego bitcoina plus dostaniemy 250 dolarów APR. Natomiast na normalnym tradzie dostalibyśmy tylko i wyłącznie 25. 5. Czyli w tym momencie dostajemy około 1-2% ekstra na tym oto produkcie. I tutaj macie wszystkie oczywiście informacje co do tego, jak to zrobić. Niektóre plany są tylko i wyłącznie dla osób, które mają VIP. Dla osób, które nie mają VIP, są również tutaj plany pod spodem. I widzimy, że APR tutaj czasem sięga w okolicach 1410%. To są trochę skomplikowane produkty, natomiast jeżeli będziecie chcieli mieć pełny materiał dotyczący tego, jak posługiwać się Dual Asset oraz Structure Products, dajcie znać w komentarzu, nagram na ten temat pełnoprawny. Materiał na YouTube. Także link oczywiście do tej strony znajdziecie również w opisie. I moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Przypominam wam, że w dniu dzisiejszym o godzinie 20 zapraszam Was na pierwszy kryptopod na kanale na YouTube. Obserwujemy wynik ETF-u na Ethereum, obserwujemy Bitcoina, obserwujemy Ethereum, jesteśmy czujni. Wbijajcie na kanał na Telegramie. W momencie, kiedy przebijemy 1000 subów na Telegramie, robię giveaway portfela Ledger Nano, więc dołączajcie. Bądźcie czujni, widzimy się w dniu dzisiejszym na lewie oraz w jutrzejszej aktualizacji na kanale CryptoKline. Pozdrawiam z gorąco i do zobaczenia.